Poszerzanie i ekspansja świadomości. We współczesnej duchowości cały czas słyszymy nie tylko o wznoszeniach naszych wibracji, lecz również o poszerzaniu naszej świadomości. I wiele osób, które dopiero napotykają na tę duchowość, jest rozkojarzonych, o co chodzi z tym poszerzaniem świadomości. Wiele osób na przykład potem wprowadza inne osoby w błąd i mówi na przykład, że nie wiem, mówienie o teoriach spiskowych i takich doprowadza do tego poszerzania i ekspansji świadomości. Dlatego w tym odcinku chciałbym wyjaśnić Tobie, jak naprawdę i na czym polega ekspansja i poszerzanie Twojej świadomości, ponieważ jest to coś zupełnie innego niż wielu z nas mogło to się wydawać. I tak jak mówię, wiele tutaj osób, czy w duchowości, czy to w niszy takich teorii spiskowych, wiedzy kontrowersyjnej, mówi, że na przykład szerzenie informacji to poszerzanie świadomości, że na przykład szerzenie właśnie takich teorii spiskowych to też poszerzanie świadomości, albo po prostu informowanie innych jest tą ekspansją świadomości. Jednak tutaj chodzi o coś zupełnie innego, co w ogóle nie jest związane z tym wszystkim, albowiem chodzi tutaj o ekspansję naszej własnej wewnętrznej świadomości, o ekspansję nas samych i o rozwój naszej świadomości. I to nie jest tylko tak, że chodzi tutaj o zbieranie informacji, gromadzenie i tutaj poszerzanie swoich horyzontów myślowych. Nie, ponieważ jest to, tak jak nazwa wskazuje, poszerzanie horyzontów myślowych, czyli naszego mentalnego aspektu. Tutaj chodzi o poszerzanie naszej świadomości, która nie jest wyłącznie tutaj aspektem mentalnym. Nasza świadomość nie jest wyłącznie intelektem. Intelekt to zaledwie jedno z narzędzi naszego umysłu, który posiada w sobie znacznie więcej różnych innych narzędzi niż ten intelekt. Zauważ, mamy intelekt, mamy wyobraźnię oraz mamy wiedzę taką z doświadczenia. I tak naprawdę poszerzanie świadomości to poszerzanie naszego wewnętrznego ja i poszerzanie tej świadomości doświadczalnej. I to poszerzanie świadomości oczywiście może być wywołane nowymi informacjami, gdy czytamy, nie wiem, jakieś coś o rozwoju osobistym, coś o duchowości i gdy otwierają się nasze horyzonty. Jednak nie poszerzymy świadomości wyłącznie informacjami. Dopiero poszerzymy tę świadomość, gdy te informacje gdzieś z nami zarezonują, gdy gdzieś coś nagle, nie wiem, czytając o czymś na przykład duchowym, o czymś z rozwoju osobistego, coś do nas dojdzie. Nagle coś zacznie się nam wewnętrznie układać. I taka układanka tego, jak funkcjonuje wszechświat, to jest tak naprawdę poszerzanie i ekspansja naszej świadomości. Dlatego jeśli do tej pory myślałeś, że nie wiem, zapamiętując jakieś starożytne teksty, czy jakieś teksty duchowych guru, będziesz poszerzał swoją świadomość, to jesteś w wielkim błędzie. Pamięć to też wyłącznie jeden z aspektów naszego umysłu, a tutaj chodzi o holistyczne podejście i o ekspansję naszej świadomości, czyli o ekspansję naszego ogólnego bytu, naszego ogólnego bycia. I tak naprawdę dzięki tej ekspansji, która polega na tym, że cały czas ulepszamy siebie i ulepszamy nasze doświadczenie, nie tylko naszą wiedzę, to dzięki temu poprawi się od razu automatycznie nasza pamięć, będziemy mieli znacznie więcej energii oraz będziemy we wszystkim lepszymi. To tak naprawdę ta ekspansja świadomości powoduje wzrost i to bardzo progresywny w każdym aspekcie, w każdym poziomie naszego życia, dlatego warto zamiast tylko ulepszać swój intelekt, bądź tylko ulepszać swoją pamięć, zacząć od ekspansji świadomości. I ta ekspansja świadomości wiąże się z tym wznoszeniem wibracji we współczesnym New Age, które świetnie wytłumaczyłem na podstawie skali świadomości doktora Davida R. Hawkinsa. Na końcu wyświetlę Ci ten film. I chodzi tutaj o to, że w zależności od naszego stanu świadomości, który wiąże się pośrednio z uczuciami, z emocjami i z ogólnym naszym byciem, mamy więcej bądź mniej energii. I czym mamy większą energię, tym też nasza świadomość jest bardziej ekspansywna, bardziej rozrośnięta i to wtedy mamy znacznie lepszy pogląd na świat i wszystko zaczyna się układać, czym wyżej jesteśmy wibracyjnie. I oczywiście niskie wibracje to takie stany świadomości niskie, jak nie wiem, bycie we wstydzie, w żalu, w poczuciu winy, we wściekłości, a wyższe stany, no to bycie, nie wiem, w uniwersalnym pokoju, w bezwarunkowej miłości, czy nawet na samej górze w oświeceniu, co widzimy między innymi ze skali świadomości
świadomości Hawkinsa. I czym wyżej jesteśmy na skali, tym mamy więcej energii i tym nasza świadomość jest znacznie bardziej poszerzona. Nasze wpływy są silniejsze, mamy więcej osobistej mocy tak naprawdę do tworzenia czegoś, do ekspansji i tak naprawdę zaczynamy coraz bardziej rozumieć holistycznie nasz świat, niezależnie od tego, jakie informacje do nas trafiają, ponieważ zwyczajnie doświadczając wszystko zaczyna się układać w jedną wielką układankę tego, jak ten wszechświat funkcjonuje. Dlatego ekspansja świadomości to wcale nie jest tutaj nowa wiedza duchowa, czy zapamiętywanie jakichś rzeczy, czy wyłącznie uczenie się, lecz jest to proces wewnętrzny, proces holistyczny dotyczący całego naszego życia i który pomoże nam w całym naszym życiu, nieważne czy tu będziemy w pracy potem, czy w interakcjach międzyludzkich, czy w robieniu czegoś fizycznie, nie wiem, w uprawianiu sportu, lecz po prostu ta ekspansja świadomości pomoże nam w każdym poziomie. I ta ekspansja świadomości jest holistyczna i dotyczy właśnie takiego poznania ogólnego wszystkiego, a nie tylko uczenia się na pamięć bądź pozyskiwania danej wiedzy. Dlatego mam nadzieję, że dzisiaj wytłumaczyłem Wam, o co chodzi w ekspansji świadomości. W przyszłości oraz w przeszłości na moim kanale mówiłem o tym wszystkim w innych odcinkach, dlatego zapraszam Cię do obejrzenia innych odcinków. Możecie udostępnić ten materiał, polubić oraz zasubskrybować na mój kanał oraz wpaść na inne social media i na moją stronę internetową www.czeszkiewiczpolska.com, gdzie znajdziecie dużo dodatkowych materiałów. Na dzisiaj to tyle, dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.